Nikt nie rozumie migowego wśród publiczności. To nie jest szczególnie dziwne. W Polsce jest około 100 tysięcy osób zupełnie głuchych. Ale problem ze słuchem dotyczy znacznie większej ilości osób. Bo w wieku około 70 lat 75% z nas, wszystkich Polaków, będzie miało problem ze słuchem. I ten problem staramy się rozwiązać. Dzisiaj opowiemy na początku, jak działa słuch, jakie mogą być problemy ze słuchem, z czego one mogą wynikać. Później opowiemy, jak te problemy staramy się rozwiązywać. Potem opowiemy, co jest wewnątrz aparatu słuchowego, parę technicznych detali, a na końcu opowiemy, jak przy tym wszystkim korzystamy z Pythona. Na początek powtórka z lekcji biologii. Parę słów o tym, jak działa słuch. Nasz zmysł słuchu składa się po kolei z małżowiny usznej, z przewodu słuchowego, błona bębenkowa, kosteczki ucha środkowego, czyli młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Tu kończy się ucho środkowe, a zaczyna się ucho wewnętrzne okienkiem owalnym. Tędy właśnie fala dźwiękowa dociera do ślimaka wypełnionego cieczą. W środku są małe rzęski, które są podłączone do nerwu słuchowego. Wewnątrz ślimaka właśnie nerw słuchowy przekazuje informacje dalej. I ostatni element nie jest narysowany, ale jest równie ważny jak wszystkie inne, mózg. Mózg jest równie istotnym elementem naszego słyszenia. Problemy mogą wyniknąć na każdym etapie. Na każdym etapie tego ciągu przesyłania informacji. Od zatkanego przewodu słuchowego, po mechaniczne uszkodzenie błony bębenkowej, po uraz akustyczny, który powoduje małe urazy w kościach słuchowych, po problemy już wewnątrz ślimaka. Przyczyn może być mnóstwo. Może to być infekcja matki w czasie ciąży, zażyta aspiryna w czasie ciąży. Mogą to być infekcje przeżyte za młodu, zapalenie opon mózgowych, różne przykre wypadki, urazy mechaniczne, akustyczne. To może dotknąć każdego w dowolnym momencie. Dodatkowo przyczyną utraty słuchu jest, powiedzmy sobie, naturalne zużycie. Naturalny ubytek wynosi około 0,5 decybela na rok do 50 roku życia. Później ten ubytek przyspiesza troszkę do około 1 decybela rocznie. Tak wygląda ślimak od środka. Nie jest to bardzo anatomiczny obrazek. Co jest istotne, to to, że komórki, które wyczuwają częstotliwości, są rozłożone wzdłuż ślimaka. Wszystko zaczyna się na początku od około 20 kHz i ciągnie się aż po sam koniec po około 20 Hz. Dzięki temu jesteśmy w stanie wiedzieć, które elementy należy pobudzić, żeby wywołać określone wrażenie słuchowe. Tutaj jest audiogram. To jest wynik badania słuchu. Takie badanie wygląda w ten sposób, że pacjent siedzi ze słuchawkami i guzikiem. Jak usłyszy daną częstotliwość, wciska guzik. Zaznaczamy, jaki był poziom dźwięku w czasie, kiedy ten dźwięk został usłyszany. Dodatkowo na obrazku są zaznaczone różne dźwięki, ich głośności, ich częstotliwości mniej więcej. Szary obszar to jest obszar, który zajmuje mowa. Jeżeli linia słyszenia pacjenta będzie
pod tym obszarem mowa będzie niezrozumiała albo nie w pełni zrozumiała. Ten pacjent będzie miał problemy z wszystkimi szeleszczącymi głoskami, ale również z K i z T. O tym, jak możemy poprawić tą sytuację, opowie teraz Bartek. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Piotrze? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Witam was wszystkich. Halo? Słychać mnie? Okej. No więc ja chciałbym wam powiedzieć o tym, jak aparaty słuchowe i implanty ślimakowe mogą pomóc właśnie w zwalczaniu tego problemu. No więc, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, powinniśmy zastanowić się przede wszystkim, co sprawia, że w ogóle słyszymy. I tu kolega wcześniej zaprezentował, jakie są etapy, gdzie ten dźwięk przechodzi i na którym etapie tak naprawdę może wystąpić pewien problem. Aparat słuchowy pomaga nam tak naprawdę w wzmocnieniu tego sygnału, który przychodzi z zewnątrz. Występuje w nim kilka elementów, z czego najważniejszym elementem jest procesor cyfrowy, tak zwany DSP. Odpowiedzialny jest on za wszelkiego rodzaju filtrację sygnału, usunięcie echa, czy właśnie samo wzmocnienie sygnału. Po obu jego stronach widzimy konwertery. Jest to analogowy, cyfrowo-analogowy konwerter i analogowo-cyfrowy konwerter, który pomaga nam działać na różnych spektrach naszego sygnału, tak? Drugim rozwiązaniem, który może rozwiązać nasz problem, jest implant. Implant jest już troszeczkę poważniejszym rozwiązaniem, dlatego że składa się z dwóch elementów. Jeden z elementów, tak jak we wcześniejszym przypadku, jest na zewnątrz. W nim zawarty jest właśnie DSP i cała reszta komponentów. Natomiast drugą częścią jest część wewnętrzna. Są to elektrody, które są tak naprawdę wszczepione w ucho środkowe pacjenta, czyli właśnie w naszego ślimaka. Ważnym elementem jest, że ilość kanałów, które jest wszczepione w naszego ślimaka, ma bardzo duży wpływ na to, jak dobrze słyszymy, dlatego że każdy z kanałów niesie ze sobą pewne spektrum częstotliwości. I tutaj właśnie chciałbym wam pokazać taki przykład, gdzie możemy usłyszeć, jak taki pacjent, który ma wszczepiony taki implant, jak po prostu słyszy. What kind of bait do you use to catch salmon? Thank you.
był przykład z tego, jak osoba z implantem może słyszeć i jaki wpływ ma na to ilość kanałów, które ma w swoim implancie. Następne slajdy pokażę moja koleżanka. Raz słychać mnie? Tak. Ja jeszcze dodam odnośnie implantów, że to, jak słyszeliście, to nie brzmiało dobrze, ale mimo wszystko ludzie z implantami przede wszystkim potrafią rozpoznawać ludzką mowę, a to jest dla nich najbardziej istotne, bo ludzie, którzy mają implanty, to są tacy, którzy nie słyszą w ogóle całkowicie nic, więc przejście do stanu, kiedy można rozpoznać ludzką mowę, to jest bardzo duże osiągnięcie. Okej, to ja teraz opowiem trochę więcej na temat tego, jak aparat jest zbudowany i co tam jest w środku i co my z tym robimy. Tu jest przekrój zewnętrznej części aparatu, obudowa, u góry widzimy takie dwie dziurki, to są mikrofony, które... Dzięki. To są mikrofony po dwa na każdy aparat, staramy się uzyskać chociaż trochę kierunkowy dźwięk. Dalej tam na środku jest przycisk, którym włączamy, wyłączamy, ale przede wszystkim zmieniamy programy, co jest bardziej istotne. Dźwięk z mikrofonu przekazywany jest na hybrid, to jest nasz układ scalony, o którym za chwilkę opowiem trochę więcej, i później znowu na głośnik, który trafia do ucha człowieka. Do tego mamy antenę, która służy do aparaty komunikują się ze sobą. Jeżeli mamy dwa aparaty na dwojgu uszu, to one przekazują sobie nawzajem dźwięki, dzięki temu uzyskujemy lepszą jakość dźwięku i lepszą kierunkowość tego dźwięku. Dzięki. To jest nasz chip. Nasz chip i to jest serce całego aparatu słuchowego. On jest odpowiedzialny za wszystko, co aparat robi. Jest bardzo mały, jak widzicie, 1,5 mm na 5,5 na 3,5 mm. Ponieważ musi się zmieścić nawet w najmniejszych aparatach, takich, które montowane są wewnątrz przewodu słuchowego. Mamy bardzo duże wymagania, jeżeli chodzi o jego performance. Jak widać, mamy cały 1 MB pamięci do dyspozycji i procesor. Staramy się nie przekraczać częstotliwości 5,64, ale o tym też jeszcze będę mówiła za chwilę. No i w tym małym układzie mamy DSP, czyli procesor sygnałowy, część, która się zajmuje kontrolą całej obsługi aparatu. Chip bezprzewodowy w niektórych modelach jest Bluetooth, który pozwala się łączyć z telefonami, telewizorami, komputerami. Możemy sobie używać aparatu jako takiej słuchawki bluetoothowej. Pamięć i zarządzanie energią. Dobrze. Tutaj mamy już samo serce, czyli nasz, jak wygląda przetwarzanie dźwięku u nas. Mamy trzy możliwe wejścia, tu są dwa mikrofony i przetworniki analogowo-cyfrowe, ewentualnie może być wejście radiowe również, czyli z drugiego aparatu lub z jakiegoś zewnętrznego urządzenia. To wszystko trafia na koprocesory transformaty Fouriera i na dwa procesory sygnałowe, jakie mamy. Co robi taki procesor sygnałowy? Jego zadaniem jest przetworzenie dźwięku w taki sposób, żeby skompensować daną wadę słuchu. Tak jak pokazywał Michał przed chwilą, każda krzywa wady słuchu wygląda inaczej. Jeden człowiek nie słyszy wysokich częstotliwości, ktoś inny nie słyszy niskich, ktoś inny ma zaszumienie na jakiejś częstotliwości. Więc to nie jest tak, że możemy wziąć aparat słuchowy dowolnej osoby, założyć go sobie na ucho i będziemy słyszeć lepiej, tylko ten aparat musi być pod daną wadę słuchu dostosowany. I to też jest cały proces, którym my się zajmujemy, badamy daną wadę słuchu i dostosowujemy ustawienia tego układu pod tego konkretnego człowieka, pod tą konkretną wadę słuchu. Okej. Tu jest lista tego, jakie zadania stoją przed oprogramowaniem, które jest w aparacie. Ja się spotkałam już z pytaniem na ostatniej konferencji na PyConie. Ktoś pytał, co w ogóle robi soft w aparacie. No właśnie soft robi całkiem dużo. Poza typowymi zadaniami, czyli właśnie zarządzanie energią, ładowaniem, włączaniem, wyłączaniem, obsługujemy komendy użytkownika, obsługujemy parowanie z innymi urządzeniami, co przez Bluetootha nie jest proste, ale staramy się. Jest bardzo ważny moduł, czyli klasyfikator otoczenia dźwiękowego. Chodzi o to, że aparat potrafi zorientować się, w jakim jest otoczeniu. Czy jest to takie pomieszczenie jak przed chwilą tutaj, kiedy mówiło 20 osób jednocześnie i wtedy musimy wyciąć cały dźwięk, który jest wokół nas i wzmacniać tylko to, co jest przed nami. Bo jeżeli ja chcę porozmawiać z kimś, to chcę słyszeć tylko tego człowieka, a nie wszystkich wokół.
Klasyfikator potrafi rozpoznać, czy jesteśmy w pomieszczeniu z dobrą akustyką, na przykład w sali koncertowej. Potrafi rozpoznać, czy jedziemy samochodem i nawet to, po której stronie siedzimy. I wtedy wzmacnia nam dźwięk na przykład z jednej lub z drugiej strony tylko. Następnie jest to główne zadanie naszego oprogramowania, czyli właśnie przetworzenie dźwięku pod konkretną wadę słuchu. Mamy też komunikację między aparatami i beamforming, czyli tworzenie fali, tworzenie sztucznej fali akustycznej, która powoduje, że wydaje nam się, że słyszymy prawdziwy dźwięk dobiegający z wielu kierunków, choć tak naprawdę mamy maksymalnie 4 mikrofony, po 2 na każdym uchu. No i ostatnie zadanie aparatu to jest też możliwość współpracy z oprogramowaniem, które służy do dopasowania aparatu pod daną wadę słuchu. Czasami to zajmuje 3-4 sesje, żeby ustawić aparat tak, żeby dana osoba dobrze z nim słyszała. No i tyle teorii. I teraz co w tym wszystkim robi Python? Całe oprogramowanie na aparacie napisane jest w C ze względu na wymagania dotyczące wydajności i jest to nasz jedyny wybór. Oprogramowanie do dostosowania aparatu jest pod wadę słuchu jest napisane w C#. Natomiast Pythona używamy do wszystkiego innego, w czym możemy sobie pomóc i tych zadań jest sporo. Ja opowiem o tym, czym ja się zajmowałam, potem koledzy powiedzą o tym, czym oni się zajmowali. Jeden z problemów, jaki miałam do rozwiązania, tu mamy taki bardzo uproszczony schemat tego, co się dzieje w naszym procesorze sygnałowym. Mamy różne bloki, pamięć, DSP, wejście i wyjście. I ta niebieska strzałka sygnalizuje naszą główną magistralę danych w hybridzie. Ta magistrala jest bardzo obciążona, bo po niej biegają wszystkie taski. Klasyfikatory, przetwarzanie dźwięku, wszystko co się dzieje jest w pewnym momencie przechodzi przez tą magistralę, a ona ma określone możliwości obciążenia jej i nie da się tego przekroczyć. Więc dochodziło do problemów typu na przykład. To jest task 1 zajmuje się przetwarzaniem dźwięku na bieżąco. On musi działać cały czas, maksymalne opóźnienie, na jakie mu pozwalamy, to jest 6 milisekund, bo jeżeli będzie większe, to zaczniemy słyszeć źle i zaczniemy mieć problem, bo coś usłyszymy swoim jakby naturalnym słuchem, a aparat to samo poda nam później, no i to nie działa, więc musimy trzymać się tych 6 milisekund. I na przykład pojawia się task 2, czyli klasyfikator otoczenia dźwiękowego, który próbuje się zorientować, gdzie jesteśmy, jaki program w tym momencie uruchomić, ale on ma niższy priorytet. I jeżeli harmonogram uruchamiania tasków na danym modelu będzie ułożony źle, to na przykład ten klasyfikator się nigdy nie uruchomi, albo uruchomi się raz na 15 minut. I mieliśmy z tym problem. Więc ja zajmowałam się napisaniem takiego toola, który analizował konfigurację danych aparatów z danym softwarem i sprawdzał, czy występują tego typu konflikty. Raportował nam, zanim ten soft wyszedł na rynek, że mamy taki konflikt, że musimy coś poprzesuwać w uruchamianiu tasków i w ich priorytetach, żeby to działało. Ten tool się zajmował, albo mogłam czytać konfigurację bezpośrednio z hardware'u przy użyciu takiego interfejsu J-Link, którym się podłączaliśmy, albo można było mu podać tą konfigurację w XML-u. I jako output wyrzucał właśnie informacje o tym, czy są konflikty, w których miejscach i mogliśmy po prostu szukać rozwiązania wtedy. Kolejny dość ciekawy task polega na tym, że nasze oprogramowanie składa się z kilkuset komponentów logicznych, bloków logicznych, które służą do przetwarzania dźwięku w określony sposób. Kompilator, który jest dostarczony przez producenta samego procesora, ma możliwość skompilowania każdego z tych bloków na kilkanaście sposobów. To są takie parametry, które możemy ustawić. I okazało się w pewnym momencie, że te parametry kompilacji, których używaliśmy, wcale nie są najlepsze, bo da się znaleźć lepsze. Ale nie do końca byliśmy w stanie stwierdzić jak, nie do końca również producent nam potrafił to powiedzieć lub nie chciał, nie wiemy. W każdym razie kolejne zadanie, jakie robiłam, to było po prostu metodą tak naprawdę brute force'a analizowanie wszystkich możliwych kombinacji tych parametrów kompilacji po to, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki. Dobry wynik oznacza, że na przykład dany komponent podczas pracy zużywa 2000 cykli procesora, a wcześniej zużywał 2500 i mamy zysk w tym momencie. Taki zysk powoduje, że całkowite wykonanie całego kodu, który musi działać na aparacie, zajmuje mniej cykli, czyli możemy mieć mniejszą częstotliwość procesora,
czyli zużywa mniej energii, czyli działa dłużej. Taki zysk, jaki mi się udało osiągnąć, to było około 4%, ale uważam, że jest to dużo, bo będzie to 4%. To 4% będzie działało na wszystkich nowych aparatach, jakie wyprodukujemy i każdy z tych ludzi będzie miał te 4% więcej czasu. Kolejna rzecz, jaką robiłam, to były migracje. Mamy dużo kodu w MATLABie, trochę momentami przestarzałego, więc migrujemy to, co się da na Pythona. To nie były bardzo ciekawe zadania, głównie raporty wydajności właśnie kompilacji. No i przygotowujemy się również do migracji z Pythona 2 na Pythona 3. Po części się tym zajmuję, a będziemy się tym zajmować jeszcze bardziej w przyszłości. W moim przypadku Python sprawdził się przy migracji ze SVN-a do Gita. Po pierwsze, sama migracja, czyli to, jak przekładamy całe repozytoria z jednych na drugi, możemy w bardzo prosty sposób dzięki Pythonowi korzystać z komend, takich jak korzystamy po prostu w PowerShellu, czy w terminalu, czy gdziekolwiek indziej. Możemy po prostu napisać sobie pewną klasę, która tak naprawdę załatwi dla nas całą sprawę. Drugi use case to taki, gdzie używamy pewnych source repozytoriów w naszym istniejącym kodzie. To znaczy w pewnym momencie tworzy się taka sytuacja, gdzie musielibyśmy przejść przez cały nasz istniejący kod i pozamieniać go na system repozytoriów, który w tym momencie wykonujemy. Ja posłużyłem się właśnie Pythonem do napisania abstrakcji, która pozwoliła mi na proste używanie jakiegokolwiek systemu repozytoriów, który chcę, czy to był SVN, czy Git SVN, czy Git. W istniejącym kodzie wywoływałem SM i komendę, czy funkcjonalność, którą w tym momencie potrzebowałem. Następnym fajnym krokiem jest to, że Pythona i Python skrypty możemy używać w Jenkinsie. Ilu z Was używa Jenkinsa w codziennej pracy? OK, czyli dosyć sporo. Dla tych, którzy nie wiedzą, Jenkins to jest narzędzie, które pozwala nam zautomatyzować pewne procesy. No i właśnie, i pozwala nam też na używanie Python skryptów. W moim przypadku właśnie odnosząc się do tego przykładu wcześniejszego, migracji SVN-a do Gita, wyobraźmy sobie, że taka migracja wymaga synchronizacji tych repozytoriów praktycznie non-stop, żebyśmy byli na bieżąco ze zmianami, które występują. No i właśnie w Jenkinsie, używając Jenkins Filey, gdzie możemy sobie napisać również skrypty, używamy takiego Python skryptu z pewnymi parametrami i tak naprawdę to załatwia nam całą sprawę. Chciałbym się również z Wami podzielić pewnym fajnym narzędziem, które się nazywa Conda. Nie wiem, pewnie większość z Was już zna Condę. Kto używa na co dzień w pracy? Czyli sporo z Was. Conda jest to narzędzie, które pozwala nam wytworzyć środowisko, w którym dane skrypty czy programy będą wykonywane. To znaczy, używając, dajmy na to, Jenkinsa, Jenkins deleguje swoją pracę do tak zwanych slave'ów. Na każdym ze slave'ów chcemy się upewnić, że to nasze środowisko do wykonywania tego będzie miało dokładnie ten sam stabilny i kompletny set swoich tuli, tak? I Conda nam właśnie pozwala w bardzo łatwy i szybki sposób zaimplementować coś takiego, żebyśmy byli pewni.
ponownie w Jenkins file'u możemy sobie zdefiniować environment, w którym chcemy, żeby to było wykonywane, to znaczy, że dajmy na to Python 2, 7 czy Python 3, 6, jakikolwiek Python, którego potrzebujemy i pipem instalujemy wszystkie requirementy, czyli zależności nam potrzebne. Dziękuję. A ja na deser mam trzy słowa o Py2exe, które poznałem niedawno. Bardzo fajny, mały tool, który pozwala wygenerować Windowsowy executable, taki, który można po prostu wysłać mailem, pozwolić komuś ściągnąć ze strony. Nie trzeba się martwić o to, czy ten ktoś będzie miał odpowiednią wersję Pythona, odpowiednią wersję bibliotek i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest spakowane w jednego małego exe. Dzięki temu moi koledzy deweloperzy nie muszą się martwić o utrzymywanie środowiska dla każdego pojedynczego tula, z jakiego tylko przychodzi im korzystać. To by było na tyle z naszej strony. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Pytanie jest o to, czy w tej chwili Py2exe lepiej współpracuje z bibliotekami innymi niż standardowe. Szczerze mówiąc, nie używamy wielu bibliotek, które nie są standardowe, więc ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Przykro mi. Tak, do aparatu można wgrać nowy soft. Co więcej, mamy też takie wymagania prawne, które każą nam utrzymywać te urządzenia medyczne przez kolejnych 10 lat po wypuszczeniu na rynek. Więc teoretycznie, gdyby znalazła się jakaś bardzo przykra sytuacja w którymś z naszych produktów, my jesteśmy w stanie cofnąć się w czasie, w cudzysłowie, zreprodukować ten błąd, naprawić go i dostarczyć soft, nowy soft, który będzie działał lepiej.